Właśnie. Witam serdecznie wszystkich Państwa tutaj obecnych. Oczywiście również witam tych wszystkich, którzy oglądają na żywo relacje z dzisiejszego naszego spotkania. Dzisiejszym bohaterem spotkania jest pan prezes Krzysztof Szwagrzyk, doktor habilitowany, ale nie dzisiaj nie rozmawiamy o karierze naukowej pana profesora, ale rozmawiamy o tym wielkim zadaniu, które wykonał, ponieważ pan profesor de facto stworzył metodę badawczą interdyscyplinarną, która pozwoliła na to, żeby rozpocząć w całej Polsce badania według podobnego schematu, pozwalające na odnalezienie zapomnianych często, a często celowo zatartych grobów, między innymi żołnierzy niezłomnych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkie panie. Witam panów. Widzę wiele, wiele znajomych bardzo twarzy. Niektórych znam od bardzo dawna. Z wieloma współpracowałem. I to taka miła chwila, że w takim dniu jak dzisiaj przy promocji książki mogę Państwa tutaj zobaczyć. Proszę Państwa, pan dyrektor zawsze jest bardzo miły, zawsze jest bardzo grzeczny i mówi piękne słowa, aż chyba w nadmiarze. Prawda jest taka, że istotnie to, co stworzyliśmy we Wrocławiu przed wieloma laty, a więc pomysł na to, w jaki sposób poszukiwać nieznanych miejsc pochówku, to nasz pomysł. Możemy wprost powiedzieć, że gdyby nie ten pomysł, gdyby nie nasze prace we Wrocławiu na cmentarzu osobowickim, a więc gdyby nie Osobowice, nie byłoby Łączki, nie byłoby innych działań w Polsce prowadzonych, bo nie byłoby sposobu, jak to uczynić. Dzisiaj, Szanowni Państwo, mamy taką bardzo komfortową sytuację. Na czym ten komfort polega? W 2016 roku polski parlament podjął decyzję o modyfikacji, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Uznał, że trzeba stworzyć specjalną komórkę o nazwie Biuro Poszukiwań Identyfikacji, którego zadaniem będzie poszukiwanie tych, którzy zginęli pomiędzy 1917 a 1990 rokiem w walce o naszą wolność, niepodległość z rąk różnych najeźdźców, okupantów. Decyzja polskiego parlamentu. Dzisiaj w naszym biurze pracuje ponad 70 osób. 70 osób, kilka wydziałów. I w każdym mieście wojewódzkim, tam gdzie są oddziały, pracują nasi specjaliści. I przypominam sobie rok 2003, cmentarz Osobowicki i nasze prace pierwsze wtedy, które wykonaliśmy. 23 września 2003 roku. Było nas 3 osoby. Tak było. Wielka niepewność, jaki będzie efekt tych prac. Pierwsze odnalezione szczątki, pierwszy widok czaszki przestrzelonej kulą. Charakterystyczna metoda katyńska. Potem były kolejne doświadczenia, inne prace, aż te największe realizowane na cmentarzu Osobowickim w latach 2011-2012, skutkiem których było odnalezienie szczątków prawie 300 ludzi. Już wtedy, czy dopiero wtedy uwierzyliśmy, że to, co udało się stworzyć wielkim wysiłkiem, przyniosło konkretny efekt. Do tego potrzeba było jednak zespołu ludzi, to znaczy dobrać specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, którzy pracują na rzecz dobra wspólnego. Każdy robi to, co do niego należy. Archiwista, historyk, archeolog, medyk sądowy, genetyk. I w tym łańcuszku każdy ma do wykonania bardzo ważne zadanie.
Jak każdy zrobi to, co do niego należy i zrobi to dobrze, prawdopodobnie będzie sukces. Jeżeli będzie błąd jednego, nie będzie tego, na co czekamy. Czyli nie będzie odnalezienia szczątków, nie będzie identyfikacji, w końcu nie będzie momentu, kiedy mówimy o pochówku człowieka, bo do tego momentu wszyscy zmierzamy, a więc do chwili, kiedy możemy człowieka, którego imię, nazwisko już znamy, bo przywróciliśmy je godnie, z ceremoniałem wojskowym, państwowym, pochować. To może teraz zajmijmy miejsce, będzie nam łatwiej prowadzić tą naszą skromną dyskusję. Proszę Państwa, ja zapoznałem się oczywiście z książką pana profesora. Zadałem sobie, dzięki zresztą panu Wojciechowi Trębaczowi, nie wiem, czy dzisiaj jest tutaj. Jest pan Wojciech Trębacz. Pan Wojciech Trębacz jest znakomitym znawcą również cmentarza Sobowickiego i zaszczycił mnie oprowadzeniem bardzo dokładnym po cmentarzu i wtedy zrozumiałem, jak wielkie zadanie stoi przed Instytutem Pamięci Narodowej, jeśli chodzi o ten cmentarz w ogóle i o te kwatery, o których rozmawiamy i zarówno jeśli chodzi o upamiętnienie, jak i dalsze badania, które powinny być jeszcze tam przeprowadzone w tych kwaterach, których jeszcze nie do końca to skończono, prawda? Ale może na początek zacznijmy od samego początku. To chowano tam na kwaterach na cmentarzu Sobowickim, już po przejęciu oczywiście cmentarza w stronę polską w 1945 roku, to tutaj pan profesor bardzo słusznie zauważył, że, pokazując przykład pochowanego, zastrzelonego metodą katyńską. Okazuje się, że właśnie ówcześnie rządzący komuniści Polską do 1948 roku jeszcze zachowywali jakieś pozory wykonywania wyroków. Dzielono je na, jeśli to był żołnierz, to poprzez rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny, a jeśli to był cywil, wieszano go tutaj po prostu i tak wykonywano wyrok śmierci. Natomiast po 1948 roku uproszczono jakby procedurę, odebrano nawet z godności, zwłaszcza oficerom Wojska Polskiego, prawo odejścia poprzez rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny. Zaczęto wykonywać wyrok śmierci poprzez strzał, czasami kilkukrotny. Prawdopodobnie, jak wykazały tutaj badania pana profesora, prawdopodobnie albo musiała klęczyć dana osoba, lub stać trochę niżej niż strzelający, ponieważ lot kuli wykonywany w tych wyrokach był podobny do katyńskiego, między innymi nie tylko, że strzelano w potylicę, ale tego powodu, że zwłaszcza tak jak w Charkowie, strzelano z podwyższenia w stosunku do tego człowieka. Prawdopodobnie najczęściej od tyłu, prawda, tak, że on się nawet nie wiedział, w którym momencie ginie. To jest takie bardzo charakterystyczne dla tej pogardy, tego pierwszego etapu pogardy, jakim zaczęto tych ludzi otaczać, tak, że odmówiono, proszę Państwa, sąd wojskowy żołnierzowi odmawia nawet wykonania wyroku z tradycyjną metodą, nazwijmy to, której ten oficer czy żołnierz stoi twarzą do plutonu egzekucyjnego. Ma prawo wybrać metodę tego, żeby nie zawiązać mu oczu, tak, że nie poniża się go nawet do chwili śmierci. Zastąpiono to oczywiście tą katyńską metodą. To była pierwsza rzecz straszna. I druga rzecz straszna w tamtym okresie, która się też tutaj wydarzyła, którą ja niezwykle przeżyłem, czytając tą książkę, to jest to 32 dzieci, które zmarło w więzieniu, które pochowano również na cmentarzu Sobowickim. To jest dopiero, to nam pokazuje jakby tragedię tamtego systemu. Dorosły człowiek miał okazję przeżyć, tak jak tutaj pochowany pilot, dostać virtuti militari za 20 rok. Dzieci nie były niczemu winne, umierały w tym więzieniu. Dopiero po właśnie tych kilkudziesięciu śmierciach dziecinnych stworzono jakieś tam pozory tego, żeby te dzieci miały trochę lepsze warunki do życia. Ale idąc cmentarzem Osobowickim, co znowu wstrząsnęło bardzo, mijając groby dziecięce, które tam są, bo są tam kwatery dziecięce, mijamy również dzieci te, które zmarły w więzieniu. I jeszcze do tego, żeby ukryć te śmierci tych dzieci, to chowano je w różnych miejscach. Nie stworzono jakby cmentarnej kwatery dziecięcej, tylko rozrzucono je zupełnie przypadkowo w ten cmentarz, żeby jeszcze dodatkowo zatrzeć ślady po tych pochowanych. Drugą rzeczą, która mnie wstrząsnęła w tej książce, panie profesor, przepraszam za długi wstęp, to było to, że w 1961 roku weszła przeklęta ustawa cmentarna, jak to się nazywa. To była ustawa o cmentarzu i chowaniu zmarłych. To właśnie ta ustawa pozwoliła na likwidację grobów po 20 latach od ich niepłacenia. I jedynie to, i by doszło do sytuacji, że rodzinom zamordowanych
PCK odpisuje, że nie wie, gdzie jest pochowana dana osoba i będzie posługiwała się radiem i telewizją, żeby dawać komunikaty, może ktokolwiek wie, ktokolwiek widział. Tymczasem cmentarz ma prawo zlikwidować tej rodzinie grób, ponieważ ta rodzina tego grobu nie opłaca, bo mija 20 lat. Tutaj tylko na szczęście, w związku z tym, że system, w którym żyliśmy, okazał się za krótki. Ustawa weszła w 1961 roku. Pierwsze tak właściwie likwidacje miały nastąpić w roku 80, a w roku 80 wybuchła Solidarność. I na szczęście władze państwowe zaczęły mieć dla tego cmentarza zupełnie inne, nowe zadania do realizacji, choć nie ominęły, rzecz jasna, prowadzenia spraw problemowych dotyczących społecznego ruchu ratowania tych kwater z lat 80. A jak była nikła wiedza, zarówno jak i jednej, i drugiej strony na temat tego, ci ludzie, którzy własnymi rękami wyrywali te krzaki na tych kwaterach, żeby doprowadzić w 87 roku do pierwszego odprawienia tam przy apelu poległych, nawet nie wiedzieli, kto tam spoczywa, w jakiej ilości. Obie strony, zarówno strona opozycyjna, jak i strona służb bezpieczeństwa, posługiwała się 255 osobami. We wszystkich ulotkach pojawia się ta liczba, we wszystkich dokumentach z ówczesnego czasu. Co dziwnego, co dziwne, prawdopodobnie służba bezpieczeństwa posługuje się ilością spoczywających tam, które wyczytało z ulotek zebranych na cmentarzu. Bo dziwna ta liczba jest identyczna. I ciągle ta kwatera jest tak właściwie naukowo niezbadana. Obie strony stosują w stosunku do niej chaotyczny intuicjonizm, czyli wiedzą, że tam ktoś spoczywa, ale nie wiadomo gdzie. Nawet pierwszy remont dokonany, taki rzeczywisty z tymi, przepraszam, że panie profesorze, nieszczęsnymi krzyżami pokutnymi, bo takie było moje pierwsze wrażenie, pan Wojciech też pamięta, pan jak to na to zwrócił uwagę, to właściwie było przypadkowe. Pierwsze usypanie mogił ziemnych na tym terenie było również przypadkowe. Nikt wtedy nie podjął rzeczywistych badań. Dopiero aż pan profesor w 2003 roku, zwróćcie państwo uwagę, jest to 14 lat po 89 roku, prawda? To właściwie rozpoczęła się rzeczywista i dokładna naukowa analiza terenu, która doprowadziła do tak wspaniałych wyników. Pan dyrektor wspomniał o metodzie uśmiercania we Wrocławiu. Istotnie na podstawie wyników naszych badań z osobowic mogliśmy określić, kiedy w więzieniu Przekleczkowskiej przestano wprowadzać pluton egzekucyjny, który strzelał do człowieka, a od kiedy robił to tylko pojedynczy człowiek, strzelając w głowę. Ułatwili sobie tą metodę. Wprowadzenie plutonu uzbrojonego, najczęściej KBW, zawsze jest to pewne ryzyko do jednostki więziennej. Uproszczenie tej procedury dawało im pewność, że nic się złego nie zdarzy. Znamy nazwiska katów we Wrocławiu. Wiemy, kim byli. Wiemy, czym się charakteryzowali. Poza strzelaniem wyjątkową przyjemność sprawiało im dręczenie ludzi przed śmiercią. Wśród relacji, które się zachowały, jest oto taka, która mówi o jednym z nich, o którym mówiono Ryży. To człowiek, który lubował się w tym, że do ludzi skazanych na karę śmierci przychodził do celi. Najczęściej wybierał moment, kiedy się modlili. Lubił uderzać pękami kluczy w kark i mówić: nie módl się do Boga, módl się do mnie, bo to ja cię zabiję, to ode mnie zależy twoje życie. To się powtarzało. To byli też ludzie, którzy chcieli i najczęściej zabierali rzeczy od żyjących, mówiąc: tobie to już jutro nie będzie potrzebne. Mówię o butach, mówię o spodniach. We Wrocławiu na Kleczkowskiej przestano używać metody tej właśnie poprzez pluton uśmiercania w lutym roku 49. Od tego czasu mamy tylko tą metodę katyńską. Strzał w potylicę najczęściej, ale nie tylko. W kilku przypadkach stwierdziliśmy, że wlot znajduje się nie w potylicy, tylko na czole skazańca. I to jest wlot, a nie wylot. Możemy się zastanowić, jak to możliwe. I chyba trzeba sobie powiedzieć, że to nie mogło być przypadkowe. To znaczy, że ten, który strzelał,
czerpał z tego powodu, z tej pozycji jakąś satysfakcję, że patrzy ofierze w oczy. Nie da się tego wytłumaczyć w żaden inny sposób. Dzieci. Istotnie. Kilkadziesiąt dzieci zmarło. Skąd dzieci na Kleczkowskiej? To też wiemy z relacji, nie tylko z dokumentów. Więzienie przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu było w latach stalinizmu jednym z największych w Polsce, gdzie przybywało jednorazowo około 5000 ludzi. Niewyobrażalne. Dzisiaj, kiedy nie ma 1000, mówi się o przeludnieniu w więzieniu. Wtedy było to ponad 5000. Warunki koszmarne. Wśród tych więzionych było także wiele kobiet. Były na specjalnych swoich pawilonach. Wiele było w ciąży. Tam rodziły. Niektóre dzieci umierały. Warunki sanitarne były takie, a nie inne. Wiem, że na więźniach robiło to ogromne wrażenie. Przebywać w warunkach więziennych jest koszmarnym doświadczeniem dla każdego człowieka. A jeszcze widzieć i słyszeć dzieci w tej przestrzeni wydaje się czymś nie do zniesienia przez normalnego człowieka. A tak było. Przepisy mówiły, że po upływie pewnego czasu dzieci oddaje się do rodzin najbliższych. I tak czyniono. Jeżeli nie było rodzin, oddawano do sierocińców. Ale przez kilkanaście miesięcy życia dzieci były tam, na terenie więzienia przy ulicy Kleczkowskiej. Egzekucje wykonywano w kilku miejscach. To był po pierwsze ten narożnik więzienia, czyli od ulicy Kraszewskiego i Rejmonta. Co ciekawe, jest to ten sam narożnik, gdzie stała gilotyna w czasie wojny, gdzie hitlerowcy wykonywali swoje egzekucje. Dokładnie to samo miejsce. Jeszcze dwa inne, między innymi pod Stolarnią. Tam w 1946 wykonano egzekucję na czterech żołnierzach z oddziału Otta, między innymi. Szanowni Państwo, dlaczego cmentarz Osobowicki został wybrany jako to miejsce, gdzie grzebano ofiary systemu komunistycznego? Lokalizacja. Najprościej przez most Osobowicki mamy cmentarz. I do roku 1948 więźniów grzebano na dwóch kwaterach, dzisiaj już nieistniejących. Dawne pole 77, dzisiaj to jest 77, 78, 82, 83. Oraz pole 102, dzisiaj 91A. To drugie znajdowało się na terenie poligonu. Dzisiaj jest to cmentarz, wtedy był to poligon wojskowy. Kilkaset osób pochowanych na obu tych kwaterach. Ale w roku 1948, w styczniu, szef Departamentu Więziennictwa w Warszawie, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wydał rozkaz, który mniej więcej brzmiał w ten sposób. W związku z tym, że się wykonuje egzekucje i grzebie się straconych w różnych miejscach, sami nawet nie wiemy, gdzie to jest, trzeba to zmienić. Trzeba wprowadzić jakiś porządek. Od teraz nakazuje, żeby to były cmentarze komunalne, specjalne kwatery. Tak się stało. Tak się stało właśnie z Powązkowską Łączką, która wtedy w 1948 roku powstała. Tak się stało w każdym mieście wojewódzkim. I to właśnie dlatego od lata 1948 roku specjalne kwatery to kwatery 81A i 120. Specjalne dwie kwatery. Tamte dwie wcześniejsze zostały już zniszczone. Te dwie jakimś cudem ocalały. Ta pierwsza, 81A, czyli ta dłuższa, to dawne pole niemieckich jeszcze pochówków z lat 20. i 30. I to znowu nasze prace, te ekshumacyjne, poszukiwawcze z lat 2011-2012 potwierdziły. W wielu miejscach znajdowaliśmy, i to dodatkowa trudność, szczątki ludzi jeszcze z lat 20. i 30. Trzeba było je od siebie oddzielić. Czasem było to łatwe, bo trumna, a tutaj brak, bo ubrania, a tutaj brak, ale nie zawsze. Niekiedy te problemy były bardzo wielkie. I te pola przetrwały
cudem do lat 80. I potem wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego, historycznego, coś, co zasługuje na nasz najwyższy szacunek i uznanie. Bo proszę Państwa, obok tego pola 81A znajduje się kwatera zasłużonych dla władzy ludowej, która wtedy w połowie lat 80. się już wypełniła. Ona się już kończy. I wtedy ludzie związani z władzą ludową z BOWiD zastanawiają się, gdzie dalej. No prosto, przecież mamy pole obok. I podjęto decyzję o tym, żeby tak się stało. Ale o tej decyzji dowiedzieli się także wspaniali ludzie związani z Solidarnością. Pani Rena Kluba, Danuta Skraba i mała grupa wspaniałych bohaterów, bo tak o nich trzeba powiedzieć, która doprowadziła sprytnym, niezwykle inteligentnym działaniem do tego, że te kwatery zostały zachowane. Wiedzieli, kto jest na tych kwaterach. W Solidarności była to wiedza powszechna. Wiedzieli, że nie można doprowadzić do tego, że tam rozpoczną się współczesne pochówki. Te właśnie ludzi związanych z władzą ludową. Ta grupa udała się do władz cmentarza i zaproponowała sprzątanie, bo już niedługo 1 listopada w takim dniu takie pole zaniedbane trzeba uporządkować. Wyrażono zgodę. Czyny społeczne były wtedy mile widziane. I wielkie zdziwienie po kilku tygodniach, kiedy się okazało, że tam nie tylko posprzątano kwatery, ale usypano ponad 300 ziemnych grobów, wbito białe krzyże z tabliczkami metalowymi. Tu leży żołnierz Polski walczącej, prosi o modlitwę. Sprawa stała się niezwykle głośna i w kraju, i poza granicami. Zachowała się szczególna korespondencja, dzisiaj znajdująca się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Korespondencja pomiędzy szefem Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu a sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego. Szef SB mówi, trzeba to natychmiast likwidować, trzeba to rozgonić, musimy coś z tym zrobić, bo przeciwnik polityczny każdego dnia robi tam pracę, demonstracje i to są działania polityczne. Wojewoda się wahał. Korespondencja wyraźnie o tym mówi. Trwało to 2 lata. Wystarczyło, bo upadł system komunistyczny. I dzisiaj te kwatery są tylko dlatego, że ta grupa wspaniałych ludzi zrobiła to, co uczyniła. Wspaniały, heroiczny czyn. Potem był symboliczny pogrzeb, rok 90, a więc przejście tłumów spod więzienia na Kleczkowskiej, na cmentarz, a potem rok 93, kiedy zbudowano w obecnym kształcie upamiętnienie. Mur, albo inaczej pomnik w kształcie muru więziennego z napisem ofiarom terroru komunistycznego 45-56. Wielki krzyż, krzyż pokutny, przestrzelony, jakby przeszyty serią z karabinu maszynowego i mniejsze krzyże, też pokutne, które były rozsiane po obu kwaterach. Byłem na tej uroczystości w tym 93 roku. Pamiętam swoje odczucia, nigdy ich nie zapomnę. A wtedy myślałem sobie, jak to jest możliwe? Wielka, piękna uroczystość, wolna Polska. Jesteśmy na kwaterze, gdzie leżą nasi bohaterowie. A my im dajemy krzyże, bez imienia, bez nazwiska. Jeżeli są tutaj, no to dlaczego dajemy im ciągle symbolikę? Nie byłem w stanie nawet marzyć o tym, że po iluś latach od tamtego momentu, w roku 2011-2012, będę mógł pracować tam na miejscu i mógł odkrywać poszczególne groby. Dzisiaj, Szanowni Państwo, możemy powiedzieć, wiemy dokładnie, gdzie leżą ludzie. Każdy z nich. Wiemy, kto leży w którym grobie. Czasem 2 osoby. Wiemy, jak zostali uśmierceni. Wiemy, w czym byli pogrzebani. W wielu miejscach stwierdziliśmy też to, że rodziny przez kilkadziesiąt lat modliły się nie w miejscach, gdzie powinny, bo część rodzin, około 30, miała
ustawiła swoje krzyże, bo od grabarzy uzyskała wiedzę, gdzie ich najbliżsi powinni leżeć. Ale to była wiedza taka ogólna. Rodziny bardzo chciały wierzyć, że to jest konkretne miejsce. Najpierw postawiały krzyże, potem pomniki. O szczególnym przypadku Państwu opowiem. Być może część z Państwa oglądała sztukę Golgota Wrocławska z piękną rolą Adama Ferencego i Kingi Price. Jest tam taka scena, kiedy wdowa idzie do prokuratury. Istotnie ta sytuacja miała miejsce przy podwalu we Wrocławiu. Wdowa pyta o miejsce pogrzebania męża. Prokurator niewzruszony, nie chce o tym mówić. Ona rzuca się na niego, on zdenerwowany, żeby pozbyć się problemu, pisze na karteczce cmentarz, pole, numer grobu. Ona potem tam idzie, odnajduje to miejsce. W tym miejscu wbija krzyż. Z czasem buduje pomnik. To prawdziwa sytuacja. Chodziło o Henryka Szwajcera, powstańca śląskiego, potem po roku 45 wmontowanego w taki proces polityczny, skazanego na karę śmierci i straconego. W tym procesie stracono także Niemca, Heinza Gerlicha oraz żołnierza podziemia narodowego Władysława Czarneckiego. Zrobiono taką grupę faszystowsko-hitlerowską, tak to nazwano. Stracono tych ludzi. Kiedy ekshumowaliśmy ich szczątki, odnaleźliśmy ich, już wtedy wiedzieliśmy, że żona przez kilkadziesiąt lat modliła się przy grobie Heinza Gerlicha, Niemca. Bowiem, szanowni państwo, cóż z tego, że zapisy w księdze cmentarnej są? Jak dla grabarzy, którzy grzebali, wszystko jedno było, w którym miejscu i w którym rzędzie pochowają trumnę z zwłokami. Bo przecież dla nich te trumny były nieoznaczone. Jej mąż był zupełnie w innym rzędzie. Pan dyrektor wspomniał o tym, co trzeba zrobić na cmentarzu osobowickim. Powiem Państwu, co już robimy. Działania są rozpoczęte i tak się stanie. Każde z tych miejsc, gdzie są szczątki ludzkie, będzie upamiętnione, będzie pomnik. Będą imiona, nazwiska, daty urodzenia, daty śmierci i informacje o tym, kim ci ludzie byli. Tak się stanie. Czas roku 93, kiedy krzyże symboliczne wystarczały, wydawały się tym właściwym sposobem na upamiętnienie ofiar, już dawno minął. Dzisiaj mamy wiedzę, której wtedy nie mieliśmy. Dzisiaj już mamy pełnię tej wiedzy i możemy powiedzieć, w których miejscach ci ludzie zostali pogrzebani. Powiem Państwu także, że to upamiętnienie, wierzę, że się zrealizuje i to jeszcze w roku następnym. IPN zrobi wszystko, żeby tak się stało. Ale to nie jest tak, że na Osobowicach już nie będzie żadnych prac, czy nie ma prac. One są. W roku następnym będziemy prowadzili te prace na polu 91A, będziemy prowadzili na 77. Bo ciągle są miejsca, osoby, do których nie dotarliśmy, albo też są osoby, które gdzieś w Polsce dowiadują się o tym, że ich najbliżsi zostali pogrzebani gdzieś na cmentarzu osobowickim. I jeszcze jedno zdanie. Mówimy o Osobowicach i słusznie, bo przecież to cmentarz osobowicki i kwatery ofiar systemu komunistycznego nas dzisiaj tutaj z powodu tej książki zgromadziły. Ale nie mówi się o drugim cmentarzu, cmentarzu grabiszyńskim. Na cmentarzu grabiszyńskim, szanowni państwo, mamy co najmniej kilkunastu więźniów, w większości politycznych, którzy od roku 50 byli tam grzebani. Trzeba wiedzieć, na czym polega ta różnica między cmentarzem osobowickim a grabiszyńskim, że na grabiszyńskim grzebano od roku 50 tych, którzy umierali w areszcie bezpieczeństwa, wiadomo gdzie, przy podwalu, bądź też
przy, w areszcie śledczym, a więc w areszcie więzieniu numer 2, które jest przy ulicy Sądowej, bo bliżej, bo to o to chodziło. Wśród tych ludzi pogrzebanych na cmentarzu grabieszyńskim jest pewna niezwykle ważna postać. Mamy tutaj Zbigniewa Pielacha, to jest najbliższy współpracownik, aresztowany w 1953 roku dopiero, słynnego Józefa Franczaka Lalka. Ostatnie akcje robili razem. Zbigniew Pielach został skazany na karę śmierci i potem był we Wrocławiu dlatego, że w więzieniu przysądowej istniał specjalny szpital psychiatryczny, gdzie kierowano ludzi, którzy pokazywali czy okazywali jakieś objawy choroby psychicznej. I tak było z Zbigniewem Pielachem. Był jednym z wielu, którzy zmarli w tym szpitalu psychiatrycznym w więzieniu przy ulicy Sądowej i został pogrzebany przy ulicy Grabieszyńskiej. Zaledwie miesiąc temu, szanowni państwo, szczątki dwóch ludzi na cmentarzu Grabieszyńskich, dwóch więźniów, ekshumowaliśmy, znaleźliśmy. Wszystko wskazuje na to, że to są ci i czekamy tylko, których szukaliśmy i czekamy tylko na potwierdzenie poprzez badania genetyczne. A więc prace we Wrocławiu i na Osobowicach i jeszcze na Grabieszyńskiej będą kontynuowane, a to będzie, myślę, sposobność do tego, żeby pomyśleć o kolejnych spotkaniach nad kolejnymi wydawnictwami na ten temat. Ja może kontynuując naszą rozmowę o cmentarnictwie, cmentarzach wojennych, poziom bałaganu, jaki zapanował w latach 60. w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczący grzebania poległych i zmarłych, doprowadził do sytuacji, to z mojego podwórka pracowałem w rejonie Sochaczewa jeszcze niedawno, proszę państwa, nagle okazywało się, że cmentarze nagle pęcznieją o połowę. Na cmentarzu na przykład w Sochaczewie, gdzie spoczywało 800 żołnierzy, nagle pojawia się liczba 3693 osoby. Nikt nie wie z jakiego powodu, ale najciekawsze, jeśli chodzi o te pochówki z lat 50. jest fakt, że w latach 50. zarządzono komasację grobów wojennych i przenoszono żołnierzy września między innymi na cmentarze większe w Sochaczewie czy na cmentarz Powązkowski. I najciekawszą zagadką, która być może stanie również przed IPN-em, jest fakt, kto spoczywa w tych kwaterach. Jeśli okazuje się, że protokoły ekshumacyjne tej samej grupy dotyczą cmentarza w Sochaczewie i cmentarza Powązkowskiego. I to nie jest dwóch czy trzech, tylko na przykład 500 poległych. Czyżby okazało się, że na przykład na cmentarzu Powązkowskim w tych kwaterach chowano żołnierzy niezłomnych, mordowanych w katakumbach i katowniach Urzędu Bezpieczeństwa? Bo te same nazwiska widnieją na dwóch cmentarzach. Więc mówię o tym, ale wracajmy jeszcze do cmentarza Osobowickiego. Chciałem pana profesora zapytać jedną rzecz. W swojej monografii napisał pan, że część pola tej łączki wrocławskiej to było przedwojenne pole dla osób niewierzących. To chyba był numer wtedy 80, musiałbym sprawdzić, bo oczywiście pozwoliłem sobie, panie profesorze, porównać współczesną mapę z przedwojenną. To było pole 83 albo 82 ówczesne, tam gdzie był ten fragment. Czy uważa pan, że wybranie tego miejsca było jeszcze jedną kolejną obrazą dla tych poległych, żeby nie chować ich w święconej ziemi, tylko w ziemi niepoświęconej dla osób niewierzących? Nie wydaje mi się, panie dyrektorze. Sądzę, że znając realia tamtego okresu i ich funkcjonariuszy podejście do swojego procederu, nie wydaje mi się, żeby oni mieli wiedzę na temat tego, że to pole było dla osób niewierzących. Oni wiedzieli, że to jest dawny cmentarz, czy dawna kwatera niemiecka i nic innego dla nich znaczenia nie miało, czy ktoś był wierzący, czy nie był wierzący. Więc nie wydaje mi się, żeby wybór akurat tego miejsca był związany z jakąś ich większą świadomością. Ale jeżeli pan dyrektor wspomniał o tej kwestii wyboru miejsc, gdzie grzebie się ofiary systemu w miejscach niegodnych, no to na łączce, miejscu świętym dla nas Polaków, przecież mamy do czynienia z tym zbrodniczym procederem z lat 50., kiedy od roku 50. na łączce grzebano Niemców ekshumowanych z różnych miejsc na terenie Warszawy, zbrodniarzy, tych, którzy zginęli w powstaniu i potem robiono to na łączce. A potem druga, jeszcze bardziej odrażająca czynność czy działania, te z roku 82 i 3 i 4,
kiedy wyznaczono na łączce, czyli na polu więziennych pochówków, obszar patery zasłużonych dla władzy ludowej. I to zrobiono z całkowitą premedytacją, z pełną świadomością, że pod spodem są szczątki ofiar systemu komunistycznego. I myślę, że coś, co im się wtedy wydawało, że będzie trwało wieczne, że tego już nikt przecież nie ruszy, bo kto będzie pod grobami kiedykolwiek sprawdzał, kopał, na szczęście legło w gruzy. Dzisiaj nie ma tam żadnego grobu komunistycznego. Z tych 300 nagrobków nie ma ani jednego. Wszystkie zostały w 2017 roku stamtąd przeniesione w inne miejsca, na inne cmentarze. Oczywiście, że z szacunkiem mówimy o szczątkach ludzkich, na koszt państwa oczywiście, ale nie ma tam żadnego grobu komunistycznego, a więc nie sprawdziło się marzenie komunistów, że ich władza będzie wieczna, a ich zbrodnie będą zawsze tajemnicą. Na stronie 193 monografii jest takie zdjęcie, które bardzo jakby zapadło w mojej pamięci, to jest wyznaczenie biało-czerwonymi taśmami rzeczywistych miejsc pochówku ludzi, którzy tam spoczywają. Proponuję zobaczyć. I tak w pierwszej kolejności wyobraziłem sobie właśnie ten cmentarz w postaci na przykład białego kararyjskiego marmuru, tych tablic leżących w ten sposób, jak one są tu zaznaczone tymi biało-czerwonymi taśmami, bo nie wiem, z tych wszystkich rozważań na temat tych cmentarzy, najbardziej wydaje mi się, że ten biały marmur kararyjski, znak niewinności takiej bardzo duży, byłby najpiękniejszym kamieniem, który mógłby spocząć na tym cmentarzu i byłby takim rzeczywistym oddaniem naszego hołdu Rzeczypospolitej dla tych żołnierzy, którzy, dla tych ludzi, którzy ucierpieli w tamtym systemie, a dzisiaj chcielibyśmy im oddać hołd. I stąd to zdjęcie jest tak niesamowite, niech Państwo zwrócą na to uwagę, że ono robi wrażenie, zwłaszcza jak się je porówna z miejscami, gdzie stoją te krzyże pokutne, tak, które są, naprawdę pokazują przypadkowość zupełnie ich postawienia. I z tego powodu właśnie warto, żeby ten cmentarz został oznaczony, bo to jest nasz obowiązek Rzeczypospolitej. Dopóki ostatni żołnierz Wojska Polskiego nie zostanie podniesiony z grobu, nie zostanie przywrócone imię i nazwisko, nie zakończyliśmy II wojny światowej ani naszych obowiązków wynikających z tego, że ktoś poległ za ojczyznę. Naszym obowiązkiem jest tych żołnierzy odnaleźć, pochować z godnością, oznaczyć ich mogiły, bo oni nie mają żadnej większej wartości, którą mogą jeszcze oddać za ojczyznę. My wszyscy jesteśmy ich dłużnikami. Szanowni Państwo, myślę, że Polska spełnia swoją powinność. Teraz po wielu latach robi to w sposób instytucjonalny, tak jak powinno być to robione od roku 1989, z różnych powodów. Tak się nie stało, ale dzisiaj mówimy, Polska spełnia swoją powinność wobec swoich rodaków. Pogrzebów mamy w Polsce państwowych niezwykle wiele. Dwa dni temu byłem na kolejnym w Gdyni na kwaterze Marynarki Wojennej. Panteon. Już 16 pochowaliśmy. 16 odnalezionych w różnych miejscach. Marynarzy. Marynarzy, komandorów, a więc i tych wysokich stopni, i tych najniższych stopni. Tych rozsianych w różnych miejscach w Polsce. Ich groby były rozsiane. Dzisiaj marynarka ma swoje miejsce. Ma panteon. To niezwykle ważne. Gdynia, Warszawa, Katowice, Białystok, Lublin, to miejsca, gdzie w tym roku chowaliśmy kolejne osoby. I nie ma takiego roku, kiedy nie ma uroczystych państwowych uroczystości pogrzebowych. Szanowni Państwo, proszę pozwolić mi, że powiem Państwu jeszcze coś o tej książce. Myślę, że warto, jedyna okazja. Ona tak naprawdę powstała w roku 2012. Powstała w ciągu kilku miesięcy, krótko po pracach. Była gotowa. Zamówił tą książkę pewien ważny urząd w Polsce. I ta książka nigdy nie została wydana. Tak się działo do 2020 roku. Potem, Szanowni Państwo, przyszedł COVID i przyszedł czas, kiedy wszyscy musieliśmy zmienić swój rytm pracy i życia.
nie można było się spotykać, wyjazdy były też ograniczone. Uznałem, że trzeba wrócić do materiału, który jest prawie gotowy, ale już nie w tamtej formie. Należało go uzupełnić o to, co pojawiło się w międzyczasie. Nie tylko nową literaturę, nie tylko chodziło o uzupełnienie bibliografii, ale chodziło także o wyniki badań, tych, których wtedy w 2012 roku jeszcze nie mieliśmy. Uzupełnić o nowe dokumenty, o nowe fotografie, o nowe ustalenia. I myślę, że dla pracy to dobrze, bo to jest aktualny stan wiedzy na temat Osobowic, na temat historii tego miejsca, na temat tych osób, które zostały pogrzebane na Osobowicach, na temat bohaterów, którzy to zrobili w latach 80. i na temat tego, co dzisiaj Polska zrobiła poprzez badania poszukiwawcze, ekshumacyjne, teraz także identyfikacyjne. To taka jest krótka historia, szanowni państwo, jak ta praca powstała. Dla mnie ona jest bardzo osobista i nie może być inna. Spędziłem na Osobowicach wiele czasu. Niektórzy żartowali, że więcej niż w pracy. No ale ta praca nie mogła się inaczej odbyć, jak właśnie tam. Wiele długich miesięcy pracy, nie tylko wtedy, w latach 2011-2012, i tak sobie pomyślałem, gdybyśmy wtedy wiedzieli, że 10 lat później, 12 sierpnia 2021 roku, będzie taka uroczystość państwowa w Pałacu Prezydenckim, transmitowana przez praktycznie wszystkie polskie media, konferencja identyfikacyjna, gdzie ujawniane są nazwiska, imiona i nazwiska tych odnalezionych w całej Polsce w różnych miejscach. I że mniej więcej połowa z tych nazwisk to są nazwiska z cmentarza Osobowickiego. Tadeusz Kopiczak, Mieczysław Bielec, Władysław Sikorski. To są wszyscy z Osobowic. I za każdym razem dodawano, odnaleziony na cmentarzu Osobowickim w Wrocławiu w 2011, w 2012 roku. Wtedy, 10 lat wcześniej, nie mogliśmy nawet marzyć o takiej sytuacji, co najwyżej o skromnym pogrzebie gdzieś tutaj we Wrocławiu. Na szczęście dzieje się inaczej. No tutaj na stronie 181 jest znaleziony w butelce list po poruczniku Bujaku Mieczysławie, oficerze Ludowego Wojska Polskiego, aresztowanym w 50 roku, rozstrzelanym w roku 51. List schowany w mogile, tak? Właściwie list, który został wysłany z przeszłości w przyszłość, z tym charakterystycznym niezwykle zdaniem. Aresztowany dnia 10 września 1950 roku w czasie powrotu z poligonu i rozstrzelany dnia 30 sierpnia 1951 roku za to, że był Polakiem. Nikt nie liczył tak naprawdę na to, że ktokolwiek to być może ten list kiedykolwiek odczyta. To była właśnie informacja o tym, żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy będąc w przyszłości mieli możliwość usłyszenia i przeczytania informacji bezpośrednio napisanej przez osoby, które wtedy tak to odczuwały. To jest bardzo ważne dzisiaj, kiedy właściwie wszystko można zakwestionować, każdego można zakwestionować, każde zdanie można zakwestionować. Mamy możliwość obcowania z listem z przeszłości, które pokazuje nam rzeczywiste podejście do tego, jak rodzina podchodziła do tego zmarłego. Na wieść o egzekucji Mieczysława Bujaka do Wrocławia z Warszawy przyjechały trzy kobiety. Poszły na cmentarz. Na cmentarzu, jak wiem z przekazu rodzinnego, spotkały się z grabarzem. Wiemy o jakiejś gratyfikacji, którą grabarz otrzymał. Powiedział, że pamięta, to jest ostatni pogrzeb, był przy nim, i że zaprowadzi je. I tak się stało. Zapadał zmrok. Mimo wszystko kobiety za kolejną gratyfikację doprowadziły do tego, że odkopał grób. Otworzył
jakieś wieko, jakaś skrzynia. Matka kobiety chciała mieć pewność, że to jest on. Stwierdziły, że to jest on, poznała matka, poznały kobiety, a jednym z wyznaczników było to, że matka rozpoznała własną reparację na mundurze, która ona własnoręcznie dokonywała. Wiedząc, że to jest on, wiedząc w jakich czasach żyją, wiedząc, że to może być zniszczone, a one są z Warszawy, uznały, że najlepszym sposobem na upamiętnienie tego miejsca będzie pozostawienie jakiejś karteczki. Karteczki, którą włożą do butelki. I tak się stało. Były dwie karteczki. Jedna to była jego wizytówka. Wizytówka porucznika Wojska Polskiego. I potem była maleńka karteczka zrolowana, wokół której zawinięta była biała nić. Ja nigdy nie zapomnę swojego wrażenia i własnego drżenia rąk, kiedy otwieraliśmy tą karteczkę, najpierw rozcinając nić, a potem rozwijając tą karteczkę i czytając treść, którą Państwo mogli usłyszeć cytowaną przez pana dyrektora. Szczątki Mieczysława Bujaka zostały odnalezione. Matka chciała, żeby zabrać do Warszawy. Wtedy się to nie udało. To już później doprowadziliśmy do tego, że został pochowany w grobie rodziców w Warszawie na cmentarzu powązkowskim. Jeżeli już o tym wątku mówimy, to chciałbym dodać, Szanowni Państwo, że co jakiś czas kolejne osoby zabierają szczątki swoich bliskich z cmentarza Osobowickiego, z kwatera 81 i 120. I zawsze mam ogromny dylemat, wewnętrzne rozdarcie. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie byli tam pogrzebani przez kilkadziesiąt lat, leżeli. To miejsce jest święte, dlatego, że te szczątki tam są. Ale dla ludzi, którzy mieszkają gdzieś w Polsce, ich najbliżsi powinni spoczywać w miejscach, gdzie oni mieszkają, w grobach rodzinnych. I mają do tego prawo. Więc zwracają się teraz do nas, proszę o ekshumację, Władka, Staszka, Jurka i organizację pogrzebu w rodzinnej miejscowości. Uczestniczę w tym, bo muszę to robić. Wiem, że inaczej się nie powinno postępować, a jednocześnie mam świadomość, że na cmentarzu Osobowickim jest i będzie coraz mniej grobów. Grobów tych, które tam przez tyle lat były. Właśnie, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja mam, proszę Państwa, to może wynikać również z faktu, że najpierw PRL, a potem Rzeczpospolita nie stanęła na wysokości zadania, żeby w odpowiednim momencie stworzyć tam odpowiedni i godny cmentarz wojenny. W Lesie Młodzieszyńskim, koło dawnej wioski Rokicina, jest 180-osobowy cmentarz 39 roku, na którym spoczywa jeden z poruczników, który zginął tam w 39 roku. Jest, ten grób jest oznaczony, leży pośród swoich żołnierzy. Rodzina powiedziała, że nie zabierze tego oficera, ponieważ on spoczywa ze swoimi żołnierzami, a cmentarz jest od 1939 roku rękami ludzi, którzy tam mieszkają w bardzo dobrym stanie i ta rodzina przyjeżdża na święto zmarłych na mały cmentarzyk leśny. Obok jest następny cmentarzyk, który spoczywa 200 żołnierzy Wojska Polskiego, który wielokrotnie chcieliśmy wykupić jako gmina, żeby nie był własnością prywatną. Tymczasem rodzina twierdzi, że dziadek zakopał żołnierzy w 1939 roku. Dokąd oni żyją, rodzina będzie zaszczycona tym, że cmentarz będzie spoczywał na ich prywatnej ziemi. Oczywiście prowadzimy tam badania, prowadzimy tam remonty, ale nadal jest to miejsce to, w którym ich dziadek zakopał żołnierzy Wojska Polskiego w 1939 roku po bitwie. Dlatego część decyzji, naprawdę, kiedy idzie się teraz w to miejsce, to naprawdę nie jest to miejsce godne nazywaniem ciągle cmentarzem
cmentarzem wojennym, tak? Cmentarzem poświęconym poległym za ojczyznę. To może być jedna z przyczyn tego, że oni chcą zabrać tych swoich poległych, twoich zmarłych czy zamordowanych, ponieważ dodatkowo groby są poprzerywane grobami wtórnymi, między innymi ich oprawców, tak? Prawda? I nie każda rodzina życzy sobie, żeby ich zmarły leżał koło tego, który, prawda, na przykład go bił czy mordował. Dlatego wydaje mi się, że ta kwatera to jest jedno z zadań dla oddziału IPN-u we Wrocławiu, w ogóle do tego Instytutu Pamięci Narodowej, żeby ona zyskała formę i kształt godny tym poległym. To, o czym mówiliśmy na samym początku, ponieważ damy wtedy sygnał tym rodzinom, że Rzeczpospolita nie zapomniała, że nie muszą zajmować się swoimi bliskimi w sposób taki, jakby do tego, żeby ich zabrać do własnego grobu, ktoś się tymi grobami zainteresował, bo mają godny grób. Tak samo jak mało kto zabiera swoich żołnierzy z cmentarzy 1939 roku, pod Monte Cassino, prawda? Ba, pod Monte Cassino mamy nawet kierunek taki, że przecież generał Andes prosił o pochowanie go na Monte Cassino po jego śmierci, bo chciał spocząć między swoimi żołnierzami. Dlatego to pan profesor bardzo słusznie zauważa. To jest nasze zadanie. Szanowni Państwo, ja mógłbym długo mówić o mojej książce i o Osobowicach. To miejsce pamięci. Miejsce pamięci na Osobowicach jest miejscem ważnym nie tylko dla Wrocławia. To jest miejsce ważne dla wszystkich Polaków. To jest jak Powązkowska Łączka, jak cmentarz Rakowicki. Miejsce święte, wyjątkowe. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby je we właściwy sposób upamiętnić, ale także spowodować, żeby ono było zawsze miejscem historii. Miejscem, gdzie młode pokolenie Polaków będzie przychodziło, będzie poznawało wspaniałe życiorysy. Tragiczne, to prawda, ale wspaniałe życiorysy. I czerpało swoją wiedzę o naszej historii z konkretnego miejsca. Żadna lekcja historii, żaden podręcznik. Nawet najlepsza lekcja przeprowadzana przez najlepszego nauczyciela nie jest w stanie dostarczyć dzieciom, młodzieży takiej wiedzy, takiej edukacji, jak pobyt tam, pójście na kwaterę 81 i 120, przejście po tych miejscach, posłuchanie tych historii, wyobrażenie sobie tego, co się działo tam w latach 40. Jestem przekonany, że to jest zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. Wiem, że to miejsce jest dbane przez władze miasta, ale także przez Urząd Wojewódzki. Wiem, że szkoły uczestniczą w tych pracach pielęgnacyjnych. Tak jest i tak będzie. Jestem głęboko przekonany, Szanowni Państwo, że okoliczność, która jest przed nami, a więc zbudowanie upamiętnienia tego właściwego, we właściwym miejscu konkretnym, postawienie poszczególnych pomników, w przyszłym roku stanie się świętem dla nas, nie tylko wrocławian. I o tym wydarzeniu we Wrocławiu będzie się mówiło. Proszę Państwa, teraz następuje ten moment, w którym w związku z tym, że mamy tu Pana Profesora ze sobą, jeżeli Państwo chcą zadać pytanie, to bardzo proszę, Pan Profesor na pewno udzieli szerokich odpowiedzi na Państwa pytania związane z cmentarzem Osobowickim. Są tu osoby, Szanowni Państwo, to tak w oczekiwaniu na to, że Państwo pytanie zaczną zadawać. Są osoby, które w różny sposób pomagały mi. Czesiu Kubicz doprowadził, siedzący tutaj w trzecim rzędzie, do tego, że poznałem pewnych bardzo ważnych ludzi. Poznałem grabarzy z Osobowic, którzy, no gdyby nie znajomość, myślę, że nie przekazałyby absolutnie wyjątkowej wiedzy. Za to bardzo dziękuję, bo z takich właśnie informacji pojedynczych ludzi, z pojedynczych źródeł mogła ta książka powstać. Za to,
Za to bardzo dziękuję. Mam na sali pana Szłapkę, który w latach 90. wydał moją pierwszą książkę Golgota Wrocławska. To już dzisiaj z rozrzewnieniem wspominam. Bardzo panu dziękuję za to. Minęło tyle czasu i tak naprawdę możemy powiedzieć, że Cmentarz Osobiński we Wrocławiu to drugi tom Golgoty Wrocławskiej. Bardzo dziękuję. Mam współpracowników z oddziału wrocławskiego, z którymi tyle lat pracowaliśmy, pracujemy. Z tyłu siedzi Wojtek Trębacz, który wtedy w latach 90. był wydawcą, a dzisiaj odpowiada za funkcjonowanie pionu upamiętnień w Instytucie Pamięci Narodowej. Niesamowita historia. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Przepraszam, że tyłem tak do państwa. Ja chciałam podziękować panu profesorowi za cały trud, za to wszystko, co pan robi dla naszych bohaterów i nie tylko. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja jestem co tydzień, raczej urodziłam się na Osobowicach, wychowałam się na ulicy Krotoszyńskiej. Tam wychował się też, raczej mieszkał major Władysław Stepokura, którego opiekuje się między innymi też grobem. Chodzę co tydzień, tam leży mój brat z przodu właśnie, tam są takie groby dziecięce, ale co tydzień jestem właśnie na tych kwaterach i opiekuję się grobami Mikołaja Rupicza, Stanisława Jaremka, Józefa Gorzalanego i Józefa Radłowskiego. Chciałabym zapytać może o te postacie. Jest jeszcze taki jeden grób z przodu, żołnierz AK, tam gdzie jest tabliczka. Zastanawiam się, też tym grobem się opiekuję. Chciałabym coś wiedzieć więcej, panie profesorze, właśnie o tych postaciach. Kłopotliwy moment dla mnie. Przede wszystkim dziękuję pani za miłe słowo. Wyrazy szacunku za to, co pani robi, czyli za opiekę. Dla siostry również. Szanowni Państwo, odpowiem tak, jak potrafię na Pani pytanie i proszę o wyrozumiałość. Na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, na kwaterach 81 a 120 są pochowane ofiary systemu komunistycznego. Tak, jest ich bardzo, bardzo wielu, ale nie tylko. W więzieniach byli traceni, umierali różni ludzie. Są ci skazani za zbrodnie wojenne. Mamy na Osobowicach członków załogi Gross Rosen. Mamy pospolitych przestępców. Mamy członka UPA. A więc nie każdy życiorys zasługuje na to, żeby o nim chociażby dzisiaj publicznie mówić. Każdy z tych ludzi zasługuje na to, żeby mieć grób i ten grób, aby był zadbany. Za to nie każdy zasługuje na honory. To jest moja odpowiedź na pani pytanie dotyczące poszczególnych osób z pierwszego rzędu, którym się pani opiekuje. Ja nie, ale z pewnością pan Wojciech Trębacz, który siedzi obok pani. Jeżeli chodzi o majora Stepokurę, to akurat on jest bohaterem, jednym z bohaterów naszego programu Ocalamy. I złożyliśmy taką deklarację, obietnicę, że w przyszłym roku postaramy się upamiętnić
majora Stepokułę w sposób bardziej wyrazisty. To znaczy, on jest, jak się okazało, bo to też dla mnie była pewna nowość, jest takim bohaterem osobowickim. Tylko tym razem nie mówimy o cmentarzu osobowickim, ale o dzielnicy Osobowice. Ponieważ mieszka w tej dzielnicy wiele osób, które pamiętają majora jako swojego sąsiada i jednocześnie niezwykłą postać. Także na tym etapie udało nam się upamiętnić grób poprzez oznaczenie go insygnium Ojczyzna swemu obrońcy. Natomiast w przyszłym roku postaramy się na terenie Osobowic, to jest w ramach naszego działania na razie wstępnego, postawić trwałe upamiętnienie, które by, jak się okazało dla nas, dla mieszkańców Osobowic było czymś niezwykłym i czymś ważnym. Także to jest postać, która jest dla nas nowa, a jednocześnie bardzo ważna. Też dziękuję. Takie pytanie, które najczęściej na pewno zadają wszyscy panu profesorowi. Kiedy zostaną odnalezione szczątki rotmistrza Pileckiego? Jeżeli już zostały odnalezione, pan profesor ostatnio o tym mówił, że chodzi o identyfikację. Być może one są, tylko trzeba je zidentyfikować, panie profesorze, tak? Szanowni państwo, pan rotmistrz Witold Pilecki został stracony 25 maja roku 1948. Pochówki na Łączce zaczęły się w kwietniu roku 1948. Znajdowaliśmy i zidentyfikowaliśmy szczątki ludzi, którzy byli uśmierceni przed panem majorem, po panu majorze. A więc z początku maja, z końca maja roku 1948. Naszym zdaniem szczątki pana majora są na Łączce. A myśmy Łączkę przebadali w roku 2012, 2013 i 2017. Wszystkie szczątki tam się znajdujące zostały wydobyte. I te, które były w układzie anatomicznym, a więc całościowym, ale także pojedyncze szczątki, bo cała ziemia, cały ten piasek był przesiewany na sitach i nawet najmniejszy fragment szczątków ludzkich tam nie pozostał. Materiał genetyczny niezbędny do identyfikacji pana rotmistrza jest zabezpieczony, jest bardzo dobry, bo to jest materiał od pani Zofii Pileckiej, od córki, i pana Andrzeja, syna. Bardzo dobry materiał. A do dzisiaj niestety nie mamy potwierdzenia genetycznego, że szczątki pana rotmistrza zostały odnalezione. Czekamy na to cały czas. Trzeba wiedzieć, że tego wieczora pan rotmistrz nie zginął sam. 10 minut po nim został uśmiercony bardzo młody człowiek w wieku lat 19 z oddziału Młota. Szukaliśmy dołu śmierci, gdzie będą szczątki mężczyzny w średnim wieku, który nie będzie miał 25 zębów, bo tak wpisano w jego akta, to wynik działań śledczych, i młodego mężczyzny w wieku lat 19, który nie będzie miał jednego zęba, to takie wstępne badania czy wskazania antropologiczne. Niestety, szanowni państwo, w tym pierwszym etapie w 2012 i 2013 roku szczątki były w układzie anatomicznym, ale już w 17 pracowaliśmy tylko pod tymi komunistycznymi grobami. A wszystkie te szczątki, poza czterema przypadkami pojedynczymi, to były tylko i wyłącznie fragmenty szczątków ludzkich. Bo kiedy budowano groby komunistyczne, najpierw przyjeżdżała koparka i niszczyła groby więzienne, a dopiero później budowano groby komunistyczne. Ziemią ze szczątkami naszych bohaterów obsypywano tą przestrzeń między grobami komunistycznymi, tymi pomnikami. Wyjątkowe barbarzyństwo. Ale to jest też wskazówka czy wytłumaczenie prawdopodobne, dlaczego do dzisiaj te szczątki nie są pana rotmistrza zidentyfikowane. Bo zostały zniszczone przez koparkę. Jestem przekonany jednak, szanowni państwo, że to jest wyłącznie kwestia czasu i szczątki pana rotmistrza, podobnie jak szczątki pana generała Fieldorfa i pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych, zostaną
zidentyfikowane, a my usłyszymy te nazwiska na konferencji identyfikacyjnej w Warszawie, a potem weźmiemy udział w ich państwowych, wielkich pogrzebach. Amen. Nie wiem, czy jeszcze można coś dodać, ale chyba nie. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy mają książkę, bardzo Pan Prezes oczywiście może wpisać dedykację, tutaj spotkać się z każdym, porozmawiać. Serdecznie zapraszamy, dziękując wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze tutaj na indywidualne, ewentualnie rozmowy z Panem Prezesem. Przez chwilę będzie tu obecny. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi za to, że przyjechał do Wrocławia, wrocławianinowi za to, że na chwilę opuścił dziękuję. Warszawę. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dodam tylko to, co powiedział generał Kelemens Rudnicki, kiedy był u stóp Matki Boskiej Złowieckiej w Szymanowie. Do nas wtedy, którzy mieliśmy po 20 lat. Niech czyny mówią za was, nie słowa. Za Pana Prezesa mówią czyny. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wszystkim Państwu za przybycie, za ten czas, który mogliśmy spędzić razem. To dla mnie, jako dla autora książki Wrocławianina, bardzo miła chwila i bardzo za to Państwu wszystkim dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze za prowadzenie naszego spotkania, za te wszystkie miłe słowa. Dziękuję Ryszardzie za to, że mogliśmy w tym pięknym miejscu się spotkać. Dziękuję Panom, którzy utrwalili przebieg naszego spotkania. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że przed nami ten moment uroczystości na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w nieodległym czasie i wtedy spotkamy się ponownie i wtedy powiemy sobie ciąg dalszy spotkania ma miejsce już na Osobowicach. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję jednocześnie tym wszystkim, którzy dzisiaj słuchali nas na YouTubie. Bardzo prosimy o komentarze. Być może rozszerzą naszą wiedzę również na temat tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję serdecznie.